Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Chinach. Nasz gość przybliży nam ten temat, a że Chiny najczęściej są wymieniane wśród państw, gdzie chrześcijanie są prześladowani. My także na antenie dosyć często mówimy o Chinach. To teraz chcielibyśmy się dowiedzieć więcej, co przygotował nam nasz gość. Witam serdecznie, Macieju. A witam cię serdecznie, Robercie. Witam wszystkich słuchaczy. No cóż, Chiny to obok Indii najludniejszy kraj świata. 1,4 mld ludności, nawet więcej. Ale myślę, że kraj, który na sytuację geopolityczną na świecie ma o wiele większy wpływ obecnie niż Indie. Wzrastająca potęga gospodarcza, militarna. Wszyscy się Chin obawiają. Wielu próbuje jakoś się z nimi dogadać. No w każdym razie są oni niezwykle liczącym się partnerem we wszystkich właściwie działaniach na arenie międzynarodowej. Nie można teraz już Chin pominąć milczeniem, zepchnąć na margines. Ale zarazem Chiny to jest kraj, w którym w ostatnich 50 latach, może 60, miało miejsce i wciąż ono trwa jedno z największych duchowych przebudzeń w historii Kościoła Jezusa Chrystusa. Gdy w Chinach po II wojnie światowej władzę objęli komuniści i w 1949 roku wszyscy zachodni misjonarze musieli Chiny opuścić, w tym kraju pozostało około 4 800 000 chrześcijan różnych wyznań. U władzy był wówczas Mao Zedong, który za cel postawił sobie zniszczenie wszelkich przejawów religijności w swoim kraju, zwłaszcza zniszczenie chrześcijaństwa. Rozpoczął bardzo krwawe prześladowania chrześcijan, bardzo ciężkie, które swój punkt kulminacyjny osiągnęły w czasie tzw. rewolucji kulturalnej, którą zapoczątkował Mao Zedong w 1966 roku. Trwała ona właściwie 10 lat. Wydawało się, że chrześcijaństwo zostanie zmiecione z powierzchni ziemi. Niemniej jednak to, co wydarzyło się w Chinach, pokazuje tylko, jak bardzo ucisk, jak bardzo presja tak naprawdę sprzyja rozwojowi Kościoła. To jest paradoks, ale widzimy to i na kartach Biblii, zwłaszcza Nowego Testamentu, ale też w historii Kościoła w różnych miejscach. Chiny są kolejnym dowodem na to, że presja, prześladowanie nie jest w stanie zniszczyć dzieła Bożego, nie jest w stanie zniszczyć Kościoła, który buduje Jezus Chrystus. Obecnie, według różnych szacunków, w Chinach zamieszkuje od 105 do nawet 130 milionów chrześcijan. Proszę sobie wyobrazić, jaki rozwój. To jest gdzieś 9% całej populacji. Pamiętam moment, gdy doszła do nas informacja, że partia komunistyczna zatrzęsła się w posadach, bo liczba chrześcijan w tym kraju przekroczyła liczbę członków partii komunistycznej. Oczywiście komuniści nie pozostają bierni, w dalszym ciągu starają się na wiele różnych sposobów ograniczać działalność Kościoła, jakoś ją kontrolować. W tym celu stworzono dla protestantów tak zwany Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii. Jest to organizacja kościelna kontrolowana przez państwo komunistyczne, która daje chrześcijanom namiastkę wolności religijnej i możliwość wyznawania wiary. Zrzesza obecnie około 30 milionów chrześcijan. Podobną namiastkę stworzono dla katolików, bo Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii to protestanci. Katolicy zrzeszeni są w Patriotycznym Stowarzyszeniu Katolików Chińskich, która to organizacja zrzesza około 5 milionów ludzi. Ale w obydwu przypadkach większość wyznawców, zwłaszcza w przypadku protestantów, spotyka się w kościołach niezarejestrowanych, podziemnych, tak zwanych kościołach domowych. Z kolei katolicy, około 8 milionów, spotykają się też właśnie w kościele podziemnym. Partia komunistyczna w Chinach stara się na wszelkie możliwe sposoby kontrolować, jak już mówiłem, rozwój chrześcijaństwa. W przypadku protestantów boją się ingerencji państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, z którymi kojarzą wszelkie przejawy wiary protestanckiej, a w przypadku katolików obawiają się ingerencji Watykanu i robią co mogą, żeby ich obywatele chińscy byli podporządkowani tylko i wyłącznie władzy. Nie chciałbym jednak, abyśmy mieli fałszywe wrażenie, iż działania komunistów chińskich nie przyniosły żadnego rezultatu. To, że w Chinach mamy 9% chrześcijan, to nie oznacza, że pozostała część społeczeństwa jest pod przemożnym wpływem chrześcijaństwa. Tak naprawdę dzięki działaniom ateistycznego rządu komunistycznego w Chinach zdecydowana większość Chińczyków, jakieś no, ponad 50%, może nie zdecydowana większość, ale ponad 50% nie wyznaje żadnej religii.
Około 20% to oficjalni buddyści, a kolejne 20% wyznaje chińskie wierzenia ludowe. Tak więc widać, że przed Kościołem Jezusa Chrystusa wielka jeszcze praca ewangelizacyjna w samych Chinach. Teraz przerwa na utwór muzyczny, po którym wracamy. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. W ostatnim okresie niestety prześladowania w Chinach ponownie się nasiliły. Tak na początku XXI wieku przez kilkanaście lat widzieliśmy pewną odwilż. Chrześcijanie nie byli tak bardzo tępieni jak wcześniej. Kościoły domowe, które były nielegalne, niezarejestrowane, mogły się prężnie rozwijać, mogły się otwarcie nawet spotykać. One nazywają się domowe, ale niektóre mają po kilka tysięcy wiernych i mają swoje budynki, no teraz w coraz bardziej ograniczonym stopniu, ale przez lata funkcjonowały niemalże tak jak w wolnych krajach, bo była odwilż. Komuniści zelżyli swój ucisk i na dużo więcej pozwolili niż wcześniej i na dużo więcej niż obecnie. A skąd ta zmiana w mentalności, w podejściu do Kościoła, intensyfikacja prześladowań? Znawcy tematu wiążą to z faktem, że w 2013 roku przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej został Xi Jinping. On postawił sobie za cel przywrócenie Chinom ideologicznej świetności za czasów Mao Zedonga. Tak naprawdę uważa się jego pisma, jego myśl za kontynuację marksizmu i leninizmu i dokonań Mao Zedonga. Ponownie on wprowadził w Chinach kult jednostki, jest nazywany głównym liderem, najwyższym dowódcą. Myśl Xi Jinpinga o socjalizmie jest traktowana jako zaczątek nowej ery. Na wniosek Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej z konstytucji usunięto zapis o ograniczonej liczbie kadencji przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej i dzięki temu Xi Jinping będzie mógł dożywotnio sprawować władzę, na co się zanosi. To on właśnie wypowiada się o najczystszym marksistowskim komunizmie. On zapowiada zaprowadzenie w Chinach religii, która jest chińska w swojej orientacji i której przewodzi partia komunistyczna. Więc spróbujmy sobie teraz wyobrazić Kościół Jezusa Chrystusa w Chinach. Oczywiście Ewangelia nie mieści się w koncepcji Xi Jinpinga, tak? Bo Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Kościołowi przewodzi Chrystus jako głowa. Kościół swej orientacji, jeśli już, to jest bardziej żydowski, bardziej zdecydowanie judeo-chrześcijański niż chiński. A już na pewno nie ma wiele wspólnego z marksistowskim komunizmem. Jednak te wszystkie idee przyświecają Xi Jinpingowi i w związku z tym podjął on szereg działań wspólnie z partią komunistyczną, żeby ograniczać działalność kościołów. Na chrześcijan ponownie spadają szykany, coraz bardziej intensywne. Są oni pozbawiani pracy, możliwości kształcenia się. Dochodzi do różnego rodzaju na nich napaści służb bezpieczeństwa. Są osadzani w więzieniu. Nakładane są na nich grzywny. Ich mienie może być konfiskowane. W więzieniu są często poddawani torturom. Są osadzani w więzieniu na podstawie fałszywych zarzutów, na przykład o nieuczciwe praktyki biznesowe lub działanie na szkodę państwa. Według Boba Fu, który jest założycielem i liderem organizacji China Aid i znanym bardzo na świecie chrześcijańskim dysydentem z Chin, musiał uciekać przed aresztowaniem z Chin. Od wielu lat działa na rzecz wolności religijnej w Chinach. On uważa, że obecna sytuacja w Chinach w kwestii praw człowieka i wolności religijnej jest najgorsza od zakończenia rewolucji kulturalnej przewodniczącego Mao. A dodam, że ta rewolucja kulturalna jest uważana nawet przez samych Chińczyków, wielu Chińczyków za bardzo ciemny okres, może najciemniejszy okres w historii Chin. Xi Jinping jawnie, jak już wspominałem, dąży do czegoś, co nazywa sinizacją Kościoła. Jest to ideologia, wedle której Kościół ma być oparty w 100% na chińskiej tożsamości kulturowej, rozumianej oczywiście tak, jak rozumieją to komuniści. Ostatnio chyba już nawet wydali ją. Komuniści przygotowują swoje własne tłumaczenie Biblii, które ma odpowiadać ideologii komunistycznej. Tak więc widać, że te działania są bardzo, bardzo szeroko zakrojone, bardzo konsekwentnie dąży się do tego, żeby w Chinach chrześcijaństwo prawdziwe, biblijne wyrugować. Kościoły są monitorowane, zakazano sprzedaży internetowej Biblii. Tysiące kościołów zostało częściowo lub całkowicie zniszczonych, wiele skonfiskowano, z kościołów usuwa się krzyże. Dochodzą do nas informacje, że obywatele mogą liczyć na gratyfikację finansową, jeśli będą donosić między innymi na chrześcijan.
Zatkano również usta prawnikom, którzy walczą o prawa człowieka. Zagrożono im utratą licencji, jeśli będą takimi sprawami się zajmować. Wciąż w Chinach obowiązuje rygorystyczne prawo, wedle którego nie można uczyć o Bogu, uczyć religii dzieci do 18 roku życia. I w tym właśnie kontekście nasi bracia i siostry w Chinach znajdują się obecnie. Miliony, miliony, 100 milionów wyznawców Chrystusa z pewnością potrzebują naszych modlitw o to, aby moim zdaniem po prostu wierzyli, że dalej mają ogromny potencjał i partia komunistyczna nie będzie w stanie zatrzymać rozwoju duchowego Kościoła. Nasza audycja dzisiaj dobiegła do końca. Słuchacze, zapraszam już teraz na ciąg dalszy o Chinach w naszej kolejnej audycji. Tak, ja również zapraszam serdecznie. Będziemy w niej mówić, w jaki sposób Chiny stosują nowoczesne technologie, by kontrolować i prześladować chrześcijan. Będziemy też mówić o globalnej polityce antyreligijnej, jaką prowadzą władze chińskie, a także powiemy sobie o chrześcijańskich dysydentach, chrześcijańskich bohaterach wiary dla mnie, którzy są tępieni przez władze komunistyczne. O trzech z nich, chociaż jest ich o wiele więcej. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejną audycję. Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.